W piątek na Małym Rynku odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę zbrodni hitlerowskiej dokonanej na ponad 80 Polakach w październiku roku 1939. Ofiary rozstrzelano w trakcie egzekucji przy ulicy Polnej w Świeciu. Jak przyznaje historyk Przemysław Krzyżanowski, data, choć ważna, zdaje się być w naszym mieście nieco zapomniana. Stąd właśnie inicjatywa podjęta głównie przez Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu, by oddać hołd pomordowanym. Podczas uroczystości wspomniano także o innych ofiarach II wojny światowej, w tym o rozstrzelanych w Mniszku. 7-8 października 1939 roku to okres, kiedy hitlerowski okupant dokonał pierwszych masowych egzekucji w Świeciu. Ponieważ wszyscy pamiętają w całym kraju o 1 września 1939, kiedy to Niemcy zaatakowały Polskę, my chcemy jakby promować i przypominać tą historię lokalną, regionalną, dotyczącą tylko naszego miasta Świecia. Dlatego też zdecydowaliśmy się jako i Zespół Szkół Menedżerskich, jako Urząd Miasta i jako Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i także jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej właśnie przypomnieć tą rocznicę. Znaczy, chyba jednak nie do końca jest znana. Bo przed chwilą rozmawiałem z uczniem, który rozmawiał z rodzicami. Rodzice też są zdziwieni, co to za uroczystość. Tym bardziej mnie to przekonuje, że powinniśmy tą uroczystość właśnie cyklicznie powtarzać, bo musimy pamiętać właśnie o naszej małej, lokalnej historii. Mówił pan o tym, że o tej dacie być może mieszkańcy Świecia nie wiedzą. A jaka jest w ogóle znajomość samej historii Świecia wśród mieszkańców naszego miasta? Znaczy, z samą historią nie jest najgorzej. Daty może są najmniej ulubioną częścią, prawda, historii, natomiast wydarzenia, nazwiska, postacie są znane. To nie jest aż tak źle, naprawdę. Przy imprezach wiemy, które organizujemy, czy na zamku, czy w Oksirze, czy rocznicowe, prawda, imprezy, uroczystości, to jednak jest znane, to nie jest tak najgorzej. Po przemowach i krótkiej części artystycznej delegacje oraz poczty sztandarowe złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem na Małym Rynku. Wspominamy ten tragiczny dla mieszkańców Świecia czas, nie dlatego, żeby rozdrapywać rany, ale żeby ta historia była dla nas i dla przyszłych pokoleń nauką. Byśmy nie szczędzili sił i wysiłku do obrony i siły naszej ukochanej ojczyzny. Bo to, że w takich momentach sięgamy do tych tragicznych chwil, na pewno wszystkich nas w taki sposób inspiruje do tego, aby coraz lepiej pracować, żeby coraz lepiej przygotowywać się do tego, aby Polska była wolna i niepodległa. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się, zapytam się.